Michał Żeromiński, kilka chwil po ringowej wojnie z Krzysztofem Szotem. No gratulacje. Spodziewałeś się takiego ciężkiego pojedynku? No, aż tak ciężkiego na pewno. Nie myślałem, że Krzysiek do czwartej rundy mi postawi jakiś tam trudny opór i zepchnę go, ale mówię, tak jak on coś miał z bicepsem, ja miałem z nogą prawą i no i taka walka, no, nie czuję się wygranym, no tak powiem, walka przy remisie. Ja dwa tygodnie temu rozmawiałem, nie pamiętam już konkretnie daty, rozmawiałem z nim w każdym razie po pojedynku w Legionowie z Michałem Serowatką i on mi wtedy powiedział, że przyjedzie właśnie tutaj Żeromińskiego pokonać i Żeromiński będzie mu pasował i odniesie zwycięstwo. I faktycznie Szot nie przyjechał tutaj po pieniądze. No nie, od początku jak miałem walkę z Krzyśkiem, wiedziałem, że to nie jest zawodnik, zresztą no... Słuchajcie, same jego sukcesy amatorskie świadczą o tym, że mimo, że jest już trochę wiekowy, że jest bardzo dobrym zawodnikiem i chętnie go zapraszam za granicę właśnie, bo jest takim dobrym testerem dla tych młodych zawodników. Wasze pojedynki na amatorskie też były takie zacięte? Nie, tam było w jedną stronę. Krzysiek zdecydowanie wygrywał. To tutaj się odegrałeś? No, nie czuję się, taka moja walka przy remisie była. On częściej trafiał takimi czystymi ciosami. Ja trafiłem luźniejszymi. No mówię, nie miałem dnia. Zarówno ty zainkasowałeś sporo tych podbródków, ale i twój rywal również tam cios za cios tak naprawdę. No i fajnie, no, takie walki podobałem się kibicom. Nie trzeba jakichś tam pojedynków mistrzowskich, żeby porwać tutaj salę, bo słyszałem, że aplauz był, czy ja trafiłem, czy Krzysiek, także no, na pewno fajne widowisko zrobiliśmy. Ale powiem ci, jestem trochę w szoku, bo tak, no i ślady na twarzy walki widać, ale łuk cały. No, całe szczęście właśnie inną taktyką teraz idziemy, smarowamy, mam już wazeliną 3 godziny wcześniej przed walką, także ta składa jest większa. Były tam ze 2 albo 3 zderzenia głową, ale na szczęście na czoło. Mówiłeś, że coś się z nogą stało? Tak, gdzieś miałem problemy w przygotowaniach już i z bicepsami miałem problemy. To było przetrenowanie, no, dawno nie miałem, także 5 miesięcy, bo po dzierżoniowie sobie zrobiłem tylko tydzień wolnego, także no, odczuwałem te bicepsy, trochę wyluzowaliśmy wcześniej, 2,5 tygodnia przed walką sparingi skończyliśmy. Miałem właśnie problemy z łydką, niby już było wszystko ok, ale gdzieś tam mi spięło na początku drugiej rundy i też nie mogłem tak pewnie stanąć na tej nodze. No ale mówię, najważniejsze, że jest zwycięstwo, chociaż no mówię, walka taka przy remisie. Jakby dali Krzyśkowi też, to nie miałbym pretensji do sędziów. Ale jak ten pojedynek trwał, to miałeś takie informacje z narożnika, że ta walka jest taka bliska? No tak, coś odczuwałem. Odczuwałem coś, że tak jest. No mówię, no nie chcę już komentować, muszę to zobaczyć spokojnie sobie. Wiem, że dużo prawych wyłapywałem. Nie wiem, co było to spowodowane. Nie wiem, czy te bicepsy, czy coś. Opuszczałem tą lewą rękę, często dawałem. Niepotrzebnie się, nie mogę dawać tak się dawać. Odczułeś te prawe? Nie, odczułem uderzenie głową, tam uderzyliśmy się chyba w drugiej rundzie tak samo i czułem, jak mi szczęka właśnie zaczęła gdzieś tu puchnąć, gdzieś dostałem w bok głowy, czuję, że mam kwiaka, także trzeba będzie to zobaczyć u lekarza, co tam się dzieje. A co tam w tym 8 starciu? Trafiłeś Szota, czy Szocik się pośliznął, nie, źle stał, jak to było? Bo tam aż Mariusz Grabowski tam podskoczył i nie widziałem tej sytuacji. Nie wiem, to też głowę miałem puszczoną w dół, uderzyłem prawy, widziałem, że odskoczył, nie wiem, czy się pośliznął, ja też się pośliznąłem, także nie mogłem do niego doskoczyć. Nie, myślę, że się pośliznął. Dzisiaj Radom dopisał na trybunach. No tak, już przyjeździ za mną taka fajna grupka, około 100 osób. Na pewno bardzo miło, wiadomo jak swój lokalny doping. Szkoda, że w tym roku nie będzie gali w Radomiu. Być może, znaczy nie będę ja boksował na gali w Radomiu. Być może w przyszłym roku będzie gala Temexu, to pewnie cała hala przyjdzie. Właśnie mówiłeś, że ty nie będziesz boksował w Radomiu. Wiemy, że ma być na początku września spora gala właśnie w Radomiu, tylko że innego z kolei promotora jest. Jest w ogóle taka szansa, że jakoś się twój promotor i Tomasz Babiloński dogadają i wystąpisz? Nie ma takiej opcji. Aha, dobra. Kiedy wracasz? Zobaczymy. Nie wiem już. Muszę z promotorem obgadać to i zobaczymy. No to z mojej strony to wszystko. Ja ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, również.